Witam was, z tej strony Gregor. Witam was ponownie na Cytadeli Gregora, gdzie powracamy do turnieju Cytadeli trzeciej edycji w grze Dawn of War Soulstorm. Teraz będziemy oglądali playoffy, a dokładnie starcie pomiędzy Gordianem a Hathorisem, więc rozsiądźcie się wygodnie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz pod filmem, a ja zapraszam was do oglądania. Zobaczmy, co tutaj dla nas zawodnicy przyszykowali. W pierwszym starciu już widzę, że klasycznie Gordian przyprowadza swoich mrocznych Eldarów, Hathoris przyprowadza Chaos, będą walczyli na Fatamordze. Hathoris przyprowadza żelaznych wojowników, dokładnie jak chodzi o siły Chaosu. Zobaczmy, co Gordian szykuje. Gordian szykuje swój standardowy starczy i mroczną kuźnię, generator, później będzie jeszcze laboratorium homunculusów. Czyli prawdopodobnie chyba będzie chciał zacząć jak zwykle pod jetbike'i. Tutaj widzę, że chyba Hathoris chce zagrać pod Night Cult. Albo chce przynajmniej mieć trzech kultystów. Czy to jest dobry pomysł na Dark Eldara? Możliwe. Zobaczymy, jak się tutaj sprawdzi. To chociaż, żeby to się udało, to powinien brać... Nie, jakbym chciał Night Cult, to by budował zbrojownię, żeby jego kultyści mieli granatniki. A poszedł pod koszary, czyli ma trzy oddziały kultystów oraz oddział Marines. Okej. Okay. Tutaj Gordian już wystawił pierwsze mandrejki i chce już tutaj wybudować strategiczny punkt. Niewolnik już stoi, że od razu go okopać. Drugi oddział mandrejków już jest na polu bitwy. Dobra, mamy tutaj oddział Marines. I szykuje się drugi oddział Marines. Okej. No dobra. Nie, jednak się tutaj wycofał z tego. Buduje od razu listening posty. I buduję tutaj jedną wieżyczkę, żeby sobie zabezpieczyć te dwa punkty. Dość dobry wybór, jak chodzi o lokalizację, bo będzie mu broniło i tą pozycję, i tą pozycję. Chociaż jeżeli jetbike'i ustawią się tutaj, to nie będzie miał jak obronić tego reliktu. Ale to już jest inna sprawa. Widzę, że mandrake już powoli idą Gordiana, chyba żeby troszeczkę poharasować Hathorisa. Co my tutaj zaś mamy? Tutaj widzę laboratorium homunculusów wybudowane. Pojawiły się heliony, więc pewnie za chwilę się pojawią jeszcze jetbike'i. Oho, mamy tu pierwsze starcie. Czy zginie ten jeden mandrake? No prawie zginął. Z dużym naciskiem na prawie. Problem tylko Hathorisa jest teraz taki, że nie ma jeszcze jak się obronić z tej strony, gdzie jak widzimy już heliony wskakują i będą chciały złapać tych kultystów i pewnie nie tylko to. Ci Marines już mogliby próbować pomóc i ratować bardzo rannego kultystę. Raczej heretyka. No heretyk tutaj niestety zginął. Haliony obrywają od Marines Chaosu. I żaden punkt jeszcze nie został rozbudowany u sił Chaosu, więc na co on wydał... Nie, no dobra, wydał energię na tą wieżyczkę, ale dalej nie ma żadnego generatora. Co go też spowalnia. Pamiętajmy o tym. Każda sekunda się tutaj liczy pod względem generowania energii. Gdzie widzimy, Gordian zaczął już z tym generatorem i już pasywnie ma przez to więcej energii. I pojawiają się już pierwsze jetbike'i. Marines Chaosu powinni sobie poradzić na mandrake'i. W szczególności niewidzialne. Problem bardziej tutaj jest taki, że Hathoris stracił drugiego budowniczego. I zaraz zacznie tracić swoich Marines Chaosu. No, jeżeli straci ten oddział, to go na pewno zaboli ekonomicznie, a uzupełnienie go też będzie bolesne. Nie ma jeszcze jednego budowniczego? Nie, no ma. I czemu Hathoris buduje miny? Troszeczkę nie rozumiem tego zagrania. Rozumiem, że miny wydają się dość dobre, ale wydaje mi się, że na obronę przeciwko mrocznym Eldarom, w szczególności, którzy mają jetbike'i, lepiej rozwijać szybko listening posty i budować wieżyczki niż w miny. Mogę się mylić, za chwilę zobaczymy, jak się to sprawdzi. I z tego, co widzę, tam kultystami jeszcze trochę dręczy Gordiana. No, dobrze mi się wydawało, że po prostu te miny mogą być wykryte. No i co te miny teraz dadzą? No, dały możliwość wybicia tych mandrake'ów, to na pewno. Ale dalej mamy tutaj heliony na dole. Dalej mamy te dwa jetbike'i. Więc czy to było worth it? Czy to było tego warte? Nie jestem tego aż taki pewien.
Gorian próbuje jeszcze wybić chociaż trochę te heliony, ale heliony dały radę zdekapować i się wycofać. Tutaj jetpajki poleciały wybić kultystów, którzy przyszli obijać tutaj listening post Gordiana. Przez to Hattori stracił chyba w prawie wszystkich swoich kultystów, z którymi zaczął. I stracił co najmniej jeden oddział Marines, stracił miny i nie dał rady z tym listening postem. Gordian zaś stracił tylko Mandrake'i i nawet chyba nie stracił nawet jednego jetbike'a. Więc to bardzo źle wygląda teraz dla Hattorisa, bardzo, bardzo źle. Bo na chwilę straci jeszcze swój drugi oddział Marines. Albo i nie, widzę, że w porę zaczął się cofać, ale czy w porę się wycofa, żeby uratować większą ilość? Jestem pewien, ale jakimś cudem Hattoris... A, bo Hattoris zajął obydwie te pozycje po bokach, dlatego teraz wygrywa na czas. Ale oddział Marines właśnie przestał istnieć. Listening Post obija, jak widzimy, no dość ładnie tego jednego jetbike'a, ale sam dużo nie zrobi. W szczególności jak tych jetbike'ów jest 5. I nie rozumiem znowu budowy min i to jeszcze w takim miejscu, że przeciwnik będzie ich widział. Tego nie rozumiem. Tutaj na szczęście Hattoris tutaj przemyślał sprawę i zaczął budować bardziej w tej części bazy. Nie wiem tylko, czy zdąży tutaj te miny skończyć. Dobra, miny dał rady skończyć. Dobra, te miny ładnie biją te jetbike'i. Bardzo ładnie. Lepiej niż myślałem. Ale to nie wystarczy, żeby teraz zatrzymać wszystko, co tutaj Gordian przeprowadził. W szczególności, że ten punkt został zdekapowany. Okej, okay, Hattoris jeszcze po cichu zajmuje pozycję na moście, ale chyba za chwilę zostanie wykryty. Tak, został wykryty przez jetbike Gordiana. Gordian już wysyła swoje jetbike'i, żeby tutaj już namieszać. Heliony próbują przejąć strategiczny punkt pod bazą Hattorisa. Hattoris odzyskuje tutaj punkt na górze. A jak to wygląda w sumie u Gordiana z rozwojem? Już za chwilę będzie miał drugi tier. Buduje już halę krwi, więc pewnie Archon i jacyś wojownicy się mogą pojawić. Okej, widzę, że tutaj Marines mają kolejne spotkanie z Halionami. Hattoris zbudował kolejne miny. I te miny chyba teraz bardziej zabolały jego własnych żołnierzy niż to, co miało zaboleć, czyli Haliony. Ale trzeba przyznać... Pomysł z minami niekonwencjonalny, ale mi się zaczyna podobać pod tym względem. Tylko no, żeby z nimi zdążyć, to jest ten problem i z jakiegoś powodu zrezygnował z budowy generatora tutaj Hattoris. Na rzecz ciężkiego Boltera, okej. Okay. Problem jest tylko taki, że będzie bardzo mocno teraz do tyłu pod względem tieru. Bo Gordian już powoli nie dość, że naprawia jetbike, to jeszcze pewnie za chwilę będzie je ulepszał. Tak, dokładnie, szykuję tutaj buffa na obrażenia od jetbike'ów. Szykuję także Night Shields. I teraz te jetbike'i, jak widzimy, będą zadawały o wiele większe obrażenia. I pędzą już powoli na pozycje Hattorisa, na których póki co czekają jedynie oddziały Marines. I te jetbike'i, no, będą bolały. W szczególności, że Gordian użył umiejętności Mrocznych Eldarów po to, żeby załamać morale tych Marines. Mamy tutaj ciężki bolter w użyciu. Nie wiem w sumie, co teraz wykrywa. Chyba te bajki nie wykrywają normalnie. Nie, tych bomb. Nie powinny wykrywać. To jest dobre pytanie. Co tutaj wykryło teraz te miny? Na pewno za to widzimy, że te oddziały Marines wraz z ciężkim bolterem by sobie poradziły tutaj chyba już z odparciem tego. Jakby miały jeszcze jeden ciężki bolter, to na pewno poszłoby lepiej. Tak samo jakby ten listening post był rozbudowany, ale Hattoris się poddaje. Widzi, że już w tym meczu dużo nie ugra. Więc zobaczmy, co się stało w drugim meczu. Może dał radę się odbić. Albo Gordian zdobył kolejne zwycięstwo. Zobaczymy. Okej. Okay. Hattoris przeprowadza tym razem Necronów na zwycięstwie Questa.
I tutaj z tego co widzę, Gorian zaczyna z troszeczkę innym początkiem, bo widzimy już tutaj Hall of Blood. I szykuje na razie jeden oddział Mandrake'ów. Co szykuje Hathoris w tym czasie? I widzę, że ta bitwa musiała być naprawdę szybka. Widzę, że pojawiają się powoli skarabeusze. I dwaj wojownicy Nekronów będą za chwilę też na polu bitwy. Okej, Gordian póki co nie wydaje za dużo swojej rekwizycji. I wysyła Mandrake'i do zajęcia swoich pozycji w bazie. Skarabeusze kolejne się już pojawiają. Gdzie ten skarabeusz pójdzie? Idzie już tutaj na dół zająć pozycję. Co tutaj dalej mamy? Mamy tutaj generatory plazmowe. Co my tu jeszcze mamy? Póki co na razie 4 generatory plazmowe. Gordian wystawia 3 oddziały wojowników. W sumie to jest dobry pomysł, w szczególności na Nekrona. Bo tymi wojownikami może zadać całkiem ładne obrażenia, w szczególności jeżeli połączy to jeszcze z Homunculusem, ale póki co Homunculusa, ani jego laboratorium, ani widu, ani słychu. Może za niedługo. Też mnie zastanawia brak generatora po jego stronie. Ale możliwe, że Gordian ma jakiś plan w związku z tym. Pojawiają się powoli pierwsi wojownicy nekrońscy. Widzę, że już tutaj i oddział Mandrake'ów jeden, i dwa oddziały wojowników są gotowe po stronie Gordiana. Za chwilę będzie trzeci. Póki co Gordian wszystko wydał na jak najszybsze wybudowanie tych swoich wieżyczek. Tutaj Hathoris też buduje swoją wieżyczkę, żeby się obronić przed wszelkim atakiem, ale pytanie brzmi, czy zdąży, patrząc na to, że już biegną oddziały wojowników. I jak widzimy, no, wystawienie wojowników jest o wiele szybsze niż wystawienie jetbike'ów. Co na pewno też mogło wpłynąć na decyzję Gordiana, żeby na początek właśnie ich wystawić. Jak widzimy, obrażenia wojowników oraz ich szybkość też, no, ma swoje plusy. Za chwilę tutaj kolejni nekrońscy wojownicy będą padali. I póki co Hathorisa może obronić jedynie ta wieżyczka, ale i tak nie jestem pewny, czy spełni swoje zadanie. Bo jeszcze w środku bazy by się przydała jakaś. I jak widzimy, ilość tych wojowników po prostu robi swoje. Za chwilę zniszczą tą wieżyczkę Gaussa. Dobra. Hathoris jeszcze się próbuje tutaj bronić tymi swoimi wojownikami. Ale wojowników Mrocznych Eldarów jest po prostu dwa razy więcej. Przynajmniej dwa razy więcej. I przez to, że tak koncentrują swój ogień, no i są w stanie być wymikrowani ci wojownicy, to wojownicy nekrońscy są naprawdę w kiepskiej pozycji. Bardzo kiepskiej. Gdzie Gordian może na spokojnie przyjmować kolejne pozycje. Nie zajmuje nawet pozycji tych tutaj u siebie na górze, tylko zajmuje przy Hathorisie, żeby mu jak najbardziej utrudnić życie. No i Hathoris nie ma póki co chyba czym się nawet wybronić porządnie teraz. Nie buduje wieżyczek, dobra, teraz zaczął budować, ale nie wiem, czy ta wieżyczka dużo zmieni, przynajmniej w tym przypadku. Nawet jej tutaj nie budują. Teraz dopiero zaczęli budować, ale zdecydowanie za późno. Pojawił się Lord Nekroński. Będzie chciał uratować sytuację. Pytanie brzmi, czy zdąży. Bo w tym czasie Gordian, no, dalej nie buduje generatorów. Wszystko, co ma, pewnie wydaje na uzupełnianie tych wojowników. Przez to Hathoris poddaje się w tym drugim meczu. No, bardzo szybki rush ze strony Gordiana. W szczególności wykorzystanie wojowników jest, muszę przyznać, ciekawe. Ale też zrozumiałe, patrząc na to, że walczymy na Nekrona i tutaj każda sekunda jest ważna. Ale zobaczmy zatem, jak Hathoris rozegrał swój trzeci mecz. Gdzie znów przeprowadza chaos na siły Mrocznych Eldarów Gordiana. Chyba zrozumiał, że Nekronami będzie mu ciężko na tym matchup.
Okej, okay, chyba teraz będzie próbował zrobić Night Cult. Widzę dwa generatory, widzę zbrojownię chaosu i cztery oddziały kultystów. Teraz mamy tutaj Dark Foundry, Plasma Generator, czyli Gordian będzie chciał bardzo szybko pójść pod jetbike'i. Pytanie tylko brzmi, czy Night Cult tutaj wyjdzie Hathorisowi. Dobra, pojawiają się już pierwsi kultyści. I póki co zajmują wszystkie punkty strategiczne, bardziej oddalone od bazy. Więc ci pewnie będą zajmowali teraz w bazie. Co robi Gordian? Gordian jeszcze nie ma mrocznej kuźni, ale pojawili się Mandrake'owie. Ilu ich wystawiłeś? Wystawiłeś ich na razie tylko jeden oddział, no dobra. I za to widzę, że już będzie pierwszy punkt strategiczny okopany. Generatory już się pojawiają u chaosu. Ale jeszcze nie widzę potężnych granatników. Dobra, pojawiają się już w końcu te pierwsze generatory. I teraz by się przydało jeszcze, żeby Hathoris zaczął okopywać właśnie te punkty strategiczne w swojej bazie, jak i poza bazą. Co widzę, że już zaczyna robić. Tutaj mamy dwóch dodatkowych kultystów i już dwóch z granatnikami. Tutaj tak samo. I widzę, że powoli idzie do przodu tymi kultystami Hathoris. Nie wiem, czy mu to wyjdzie na dobre, bez, no, też możliwości wykrywania. Bo w końcu Gordian zawsze mógł zaryzykować i pójść z niewidzialnymi, ale... W sumie wystawanie mandryków niewidzialnych na chaos to nie jest taki dobry pomysł. Ale za to widzimy heliony. I te heliony prawdopodobnie zaraz zniszczą Listening Post, tutaj nierozbudowany. Albo i nie, jadą dalej do bazy Hathorisa. Czyli tutaj Hathoris jeszcze nie rozbudował tych dwóch listening postów, co na pewno go zaboli. Za bardzo moim zdaniem obecnie rozproszył swoich kultystów. Gdzie jest co najmniej 1-2 oddziały w takim przypadku, jeżeli chcemy iść pod Night Cult, powinniśmy zostawić w bazie właśnie do obrony. Między innymi z tego powodu, że gramy na Dark Eldara. A jednak mroczni Eldarzy są upierdliwi. Lecą te granatniki. I czemu mi się wydaje, że tutaj coś jeszcze jest nie tak? Nie ma już żadnych budowniczych, to na pewno. Tutaj buduje sobie listening post, ale coś mi z tą rekwizycją się nie zgadza. Jakby tego punktu nie skończył? Chyba tego punktu przez przypadek nie skończył. Okej, okay, tutaj heliony wybrzynają de facto tych biednych kultystów. Tutaj Hathoris próbuje wycofać część swoich kultystów z powrotem do bazy, żeby obronić ją przed jetbike'iem oraz przed helionami, którzy no sieją niemałe spustoszenie póki co. Gordian musi wycofać jetbike'a, żeby go nie utracić. I widzę, że też już ma jeden listening post przynajmniej rozbudowany. Dobra, ten listening post jednak zdążył jakimś cudem dokończyć budowę. Listening post jest właśnie rozwinięty. Więc może zaraz pierwsze heliony też zaczną padać. Jak widzimy, granatniki zdają egzamin i dają radę odeprzeć River Jetbike'i. Ginął jeden helion. Myślałem, że zginą dwa heliony, ale na razie zginął tylko jeden. Hathoris dalej utrzymuje tą pozycję. Tutaj ma punkt zdekapowany. I póki co Gordian cofa się do swojej bazy, buduje kolejne generatory. Jest chyba świadom tego, co szykuje Hathoris, czyli że Hathoris po prostu wystawił Night Cult. Mandrake tutaj długo nie przeżyją. I póki co Gordian utrzymuje pozycję na środku. I tutaj po prawej, po lewej utrzymuje Hathoris. Tutaj te mandrake'i dość mocno oberwały. Gordian naprawia póki co swoje jetbike'i, póki jeszcze ma okazję i znów je za chwilę wyśle. I Hathoris troszeczkę niebezpiecznie idzie, bo próbuje przeprowadzić ofensywę na Gordiana.
Co może się skończyć dla niego teraz bardzo źle, patrząc na to, że wyskoczyły mu Heliony oraz właśnie River Jet Bike'i. Ich jest już w czasie robienia kolejnego tieru, ale obecnie traci całe swoje oddziały. A pamiętając, że on gra na kultystach, no to może go zaboleć. W szczególności, że Gordian no jest żądny krwi, jak widzimy. I już idzie swoimi oddziałami wykończyć Hattorisa. I póki co idzie mu to całkiem sprawnie. I Hattoris to ma ciężki orzech do zgryzienia, co teraz zrobić. Naprawdę ciężki. Ale przyspieszymy troszeczkę, bo mi się akurat wydaje, że to już jest bardziej czyszczenie ze strony Gordiana. Dokładnie, nie, Hattoris nie zdążył wystarczająco szybko zdobyć drugiego tieru. Próbował coś tu jeszcze czarnoksiężnikiem zrobić, ale jak widzimy, nie miał już jak się wybronić przed tym wszystkim. Dając ostatecznie zwycięstwo Gordianowi 3-0. Więc gratulacje tutaj dla Gordiana w jego starciu. Ale też trzeba pogratulować Hattorisowi, że zaszedł tak daleko. No i jeszcze ma szansę, bo mamy w tym turnieju, a dokładniej w tej edycji turnieju, jeszcze drabinkę przegranych. Więc możliwe, że jeszcze zobaczymy ich starcia. Ale póki co mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam was także na inne filmy na moim kanale. Zapraszam także na Cytadelę Gregora. Serwer Discordowy, link jest w opisie. A już nie przedłużam. Będę się żegnał. Na razie.